Witam serdecznie, z tej strony ja Majest, a to jest grałem w Gothic. No i w dzisiejszym odcinku dostaniemy się do Xardasa Rozpusty. Musimy pokonać na swojej drodze trzy ciężkie golemy. Swoim pro-elomotkiem zabiłem pierwszego z nich, Fokiju. Dobra, zapisujemy, skoro pierwszy już upadł na kolana. Teraz bierzemy, bo też teraz będzie lobowy, no potraktujemy go ogniem. Bam! 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 Wow! I widzicie, wystarczyły 4 zwoje nawet. Także elegancko. Łykamy potionek many. Kolejnym będzie lodowy, nie, ogniowy. Także sopel lodu w zupełności powinien wystarczyć. Ewentualnie serce lodowego golema jest jako taka runa, którą można użyć chyba. O, owszem, można użyć jako takie runy na ognistego golema. Ale mamy sople lodu, po to kupiliśmy, żeby tego użyć. No i YOLO swag. Bam! 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 Nawet nas nie uderzył. No i mamy wszystkie trzy kamienne serca golemów. Czyli quest completed. Już zawczasu. Wchodzę jeszcze tutaj na górę, bo nie wiem, czy czegoś nie ma, ale chyba nie. Nope. Dobra, YOLO. YOLO, 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 YOLO. Otwórz ten zamek, wytych pęk, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, nope, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, nie, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, nope, prawo, lewo, lewo, no fuck, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 prawo. Napój szybkości, wyciąg życia, wyciąg świta, fakio. Oczywiście bezimienny się napiją tego z chęcią. Gdzieś będzie miał więcej życia. I jeszcze potionek many. I jeszcze potionek życia. I mamy łącznie 341 życia, czyli pro elo ziom. No dobrze, witam cię, drogi demonie. Welcome to the jackass. What? Zaraz kto? Kto to powiedział? Jesteś w mojej głowie? Czym jesteś? Wyglądasz... Mam. Imię twojego brzmi Xarda. Zamagam się widzenia z twoim panem. Oto serce kamiennego golema. To serce... No i dzięki. Śniący... Przemówił do nas. Skrzynia. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Bryłki rudy, a tak narzekałem, że tyle rudy mi zabrał. Oj, oj, oj. I dostaliśmy runę do Xardasa. Teleportation. Bam, 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 bam. Zobaczmy, co on tu miał schowanego u siebie, a upie. Pokaż kotku, co masz w środku. Mikstury, jak to na nekromantę przystało, wow. Czy tu coś jeszcze jest? No, nope. Idziemy piętro wyżej. No już niestety, musieli zamontować drabiny. I wchodzenie po drabinie do wieży Xardasa, fuck you. Nie mogli zrobić normalnych schodów, tylko drabinę, no. Genius. Genius. No hej. Ktoś mnie przeszkadzać. Nazywam się. Nie interesuje. Liczy. Jestem bezimienny, no to i tak nie interesuje się. To bardzo żal. Przysyła mnie Satura z grzybami. Przysyłam. Wszyscy magowie o ile nie zginęli. Wszyscy. Gomez. Nie powiem. Pomaga. Jak zwiększy śniący, okaże się panem zagłady. A ty wiesz co, jak? Bla bla bla. Dlaczego nie? Dlaczego? Why? Co to za szaman? Ma wspólnego z zadaniem. Nie znajdę tego wygnanego szamana. Rozmawiam z tym szamanem. Szukuję wiedzy magicznej. O! No i można u niego śmieć żywiącą kupić, jeżeli ktoś jest magusem.
Aha, mu nie sprzedamy, bo on nie ma kasy. No dobra. Zobaczmy, co on tu ma zawartego w księdze. Czy możemy, umiemy to czytać? No. Nope. Bezimienny, zostaw tą księgę. Nie umiesz czytać, jesteś idiotem. Idiotą. I ten szaman znajduje się tam, w tamtej wysokiej tej. Wypędzony szaman orków. Sardas nekromanta. Najlepsze spotkanie Sardasa. Zapis. Dobra, lecimy na dół. Yolo Swag. Lecę, lecę, lecę na pierdół. Tu na dole nic nie ma. Nie ma żadnych stworzeń. Wszystko wybite przez nas zostało. Jedynie tutaj po lewej stronie jeszcze zostało co nieco, ale to zajmiemy się później, bo i tak będziemy tam zawędrujemy i tak. Czym prędzej udajemy się do orkowego szamana, bo chcemy pociągnąć trochę fabułę dalej znowu. Jak dobrze pójdzie, to może 20 odcinek i będzie już zakończenie gry. Zobaczymy. Ja sobie powoli nagrywam wszystko już do przodu. Żeby po prostu nagrać i mieć spokój od Gothica. Więc będę mógł sobie pograć w coś innego, bo na razie jak to u mnie bywa, jak już mam ochotę zajrzeć w Gothica, przejdę Gothica i już mam taki dosyt na jakiś czas. Plus jeszcze do tego, że nagrywam Gothica 1, to sobie returninga przychodzę, bo sobie chcę ukończyć w ogóle. A dopiero jestem w Arkendale, także jeszcze, o Jezus Maria. Jeszcze Górnicza Dolina mi została i te inne rozdziały. No dobra, czyścimy z orków. No i to trochę orków będzie, bo będą tego szamana całego pilnować. W sumie pilnować, będą chcieli go zabić, zabić szamana. On nas nie lubi. On jest wrogiem orków. Mimo, że jest orkiem. Fuck the logic. Ale pomożemy mu. Jolo, 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 jolo. Pomożemy mu się pozbyć. I ten teren, ten teren, ten teren. No cześć, uszaku. Ure szakal. Uszakalon, szakalon, makaron. No cześć. O dzięki, zły kiedyś. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem. Uszak. Urszak, jestem. Skąd nauczył? Urszak, uciec. Byłeś nie w kopalnia. Dlaczego twoi b... Urszak, nie wiesz, kruszak jest. Krusz, ludzie mów... Masz na myśli śniąt? Tak. Co wiesz? Było pięciu, oni... Masz na myśli... Wezwali, chcieli, pięciu brać... Podziemna świ... Co się stało? Bracia, ale kruszak. Bracia bez kruszak. Mas. Co stało się? Wszyscy. A ork. Oni zamk kruszak. Urszak myśli. Bracia nie chcą. Muszę się dostać do tej podziemi. Urszak. Gdzie? Ale wejście do świata. Rozumiem. Trudno. Bracia w domu. Bardzo obcy, nie inni. Syn ducha w domu. Dobrze, już dobrze. Urszak wie... Ulu, mulu? Znak przyjaźń. Obcy weźmie... Gdzie mogę znaleźć to ulu, mulu? Obcy, przyjaciel, urszak, da... W porządku, rozumiem od... Przyjaciel, ursz... Byłeś przed... Urszak... Byłeś niewolnikiem... Urszak... Byłeś więźniem w... Urszak, niewolnik w... Urszak, słysza... Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję, obcy przyjaciel, wej, urszak, nie... Kto wie, może kiedy... No i tyle. I teraz mamy zrobić ulu-mulu. Ulu-mulu-lu-lu-lu-lu, kulu-lu-lu-lu-lu. No to lecimy. Mogowie wody. Powiemy, że spotkaliśmy z Sardasa. Rozmawiałeś? Tak, nie jest... To nie tak, jak myślisz, no... No, nie możemy nic powiedzieć. Nie jest... Jak to? Kopie... Znaj... No i zadanie już w sumie zostało wypełnione. Znikło nam. Zostały nam chromaniny i wypędzenie szamana orku. Wypędzony szaman orku.
poszukiwania Ulumulu. Że musimy z powrotem się znowu wrócić chyba do nekromanty. Zobaczymy, co nekromanta powie. Ale z tego co pamiętam, to ten cały od Ulumulu był w tej kopalni całej. U magów wody w tej kopalni. No, nowym obozie w kopalni. Bla. Zobaczymy, co Xardas powie, że uwolniliśmy tego szamana orku. No cześć. Xardas, zbudź się. Rozmawiałem. Rozmawiałem z Świetnie. Pięciu szamanów, którzy przywołali... Zgadza się. Miast okazać... Doskonale. Orkowie zapieczęli... Znalazłeś sposób... Tak, jest pewien... Żadnych szczegółów. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc. Tak. Więc idź. No i droga do Świątyni Świętego, czyli pociągnąć drogę do podziemnej Świątyni Świętego. Poszukiwanie Ulumulu. Wolne kopalnie mogą sporządzać dla mnie Ulumulu. Przyjaciel Urszaka, dobra. Czyli teraz udamy się do wolnej kopalni, akurat odbijemy ją z rąk. I ten talizman przyda nam się do pewnego momentu, gdzie będziemy walczyć przeciwko takim ogniowym rzeczom. No to zaraz. W sumie moglibyśmy się udać, ale nie, dobra. Później, prędzej czy później się nauczymy tej kuszy. Bo już bym się kuszy nauczył, ale dobra, walić. No i jemu już nic nie powiemy. Niestety ten plan jest ściśle tajny, że tak ujmę to. Zobaczmy, co Lee powie, ale czekajcie, zdejmę topór, żeby się nie poruł. Co powiesz, Lee? A może spytamy go, może da jakieś zadanie, co myślisz? Co tym Kurczę, no musimy się tam dostać, no to nie wiem, to lecimy, może Gorn do nas zagada albo coś. A czekajcie, przekazy się prześpię. Bo nie będę po ciemku chodził, bo ledwo co widzicie wtedy. Do południa, po co ja do południa spędzę? Jolo, dobra. Ważne, że nie jest noc. Tamten może nas tylko ukłuczyć niestety. Kusi ktoś może nas uczyć tutaj w obozie? Chyba nie, nie wiem. I niedługo zdobędziemy lepszy pancerz. Przedostatni najlepszy pancerz, bo jeszcze będzie ostatni najlepszy pancerz, który będziemy mogli zdobyć. A to później. No, cześć. Przybywasz na początku. Z do boju. Czekaj, czy zbroi nie zrobi nam? Aha, on powinien teraz nas zaczepić, że... A nie, czekaj, bo jeszcze jest sprawa jedna, o. No dobra, no. No i o tą sprawę mi chodziło, ziomek. O, wilk chce stąd. Więc lepiej do niego zajrzę, okej. Okay. On poczeka na nas jeszcze raz. On jest taki miły, że na nas poczeka. A od wilka dowiemy się, że on może zrobić dla nas zbroję, jeżeli zdobędziemy płytki pełzaczy. Oczywiście zbieg okoliczności taki będzie, że te płytki zdobędziemy w tej kopalni, jak będziemy odbijać, bo tam będzie pełno do wybicia strażników oraz będzie dużo do wybicia pełzaczy, z których dostaniemy płytki pełzaczy. Yeah. No cześć, witam. Jak powiedzieć, że coś chcesz do mnie? O co chodzi? W jaki sposób? Lejna nauczył nas wycinania. Mamy nadal 20 punktów, które damy... A powiecie co? Damy sobie teraz zręczność. U Laresa, bodajże Lares, tak? Może nas uczyć. I założymy sobie tą pro elokuszę. Damy 5 punktów zręczność. Trudno. No cześć Lares. No witam, witam. No, chcę się nauczyć czegoś nowego. O, się boi nas. Damy sobie zręczność i w siłę 5 punktów. Aha, max 100 ma, dobra. Daliśmy w zręczność. Załóżmy topór Lee.
No i kusza wojenna. I teraz bezimienny jest taki pro elo. Jeszcze w tej zbroi spełzacza taki będzie koksu. Ale dobra, mniej gadania, więcej robienia, czyli lecimy do kopalni. Myślę, że w kopalni akurat będzie odcinek taki długaśny, żeby zakończyć po odbiciu kopalni. W kolejnym odcinku będziemy zbierać składniki na Ulumulu i może dostaniemy się już do świątyni. W kolejnym zdobędziemy prawdopodobnie już pancerz od Xardasa i... No chodź go, trzeba znowu uwagę na NPC, żeby się nie zbugował. No i myślę, że 17-18 to już będzie niedaleko śniącego i 19-20 gdzieś tak zakończenie. Przynajmniej coś takiego wnioskuję, że tak będzie. Jeżeli gramy i chcemy zostać szkodnikiem, nie wiem jak to jest, czy jak się przyłączymy do kopaczy tutaj, bo można na początku gdy się dostać za darmo spodenki i kopacza. To nie wiem, czy wtedy możemy przyłączyć się do innych gildii, czy tylko tutaj, do szkodników przykładowo. Ale można dostać fajne spodenki na statki za darmo. Te, co u Fiska można kupić za 500 bryłek. Ale i tak w porównaniu do zbroi klanu, no to... jest Lipton. Dobra, nie pękaj go on. Ja mam pro sword. Nie sword, tylko pro topór. I damy radę sobie z takimi brzydwiakami. No dobra. No gdzie jest Gorn? Zbugował się mi, serio. Gornie, odbuguj się, proszę cię. No chodź tu. Chodź tu do mnie. Dobra. Widzisz, już nie ma brzydwiaków, zabiłem je. Paskudnie gady. A zobaczymy, jak z kuszy sobie radzę. Dum, 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 dum. Proskill z kuszy. Widzę, jesteśmy tacy proskuszy, że elegancko, nawet bez nauki. Jedynie zręczność. Kusza wojenna, kto by pomyślał? Kusza wojenna. No nie, zbuguje się pewnie, idiota, czy nie? Nie, dobra, na szczęście pobiegł ładnie. No cześć. Zaczekaj. No nie będzie pilnował pleców oczywiście, bo się penia, czota. Zabierzemy bryłki, ten reszty nie potrzebuje. Zrobimy myka takiego teraz. Wow, kretoszczur panujący w domu. Co to ma być, kretoszczurku? Co ty tu robisz? Gin. No to będzie banda przed kopalnią. Odłóż jak nie przed... I am pro. Ręka rzeźnika, widzicie, elegancki damage ma. Najemnicy mieli lipne rzeczy. Ciężka kusza, czy ona jest lepsza? Nope. To jest ta, co można kupić za 90 chyba tam. Co wymaga 90 właśnie. Łamacz kości. Broń jednoręczna. Ten strażnik miał też rękę strażnika. Najemnikowi zabierzemy bryłki i hajsy. Któryś chyba z tych miał klucz, czy nie? Ten nie, a ten? No nie chciałem śmieci zbierać, dobra, trudno. Teraz otworzymy to. Ciach. I kołowratem otwieramy. Czekaj, czy łyknę sobie potionek? I automatycznie Gon chyba już powinien do nas tu przyjść, jak się przyjdziemy. Przejdziemy przez wejście do kopalni, zapisujemy na wszelki.
jakby gorąc zmięknął. No i wbijamy. I to jest kopalnia, w której będzie masa do wybijania. Bę, 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 bę. No i jak widzimy, w tej kopalni nie mieli kuśnicy, a Gorm się zbugował. Ale damy radę. Kto nie da rady, będzie da radę, yeah. Zostawcie Beziego, Bezi wam nic nie zrobił. No kamal, cię miksę wypić, teraz mnie zbugował, no. Cholerne bydlaki, widzicie, tych łuczników trzeba na starcie wykosić, bo oni są wkurzający. God damn it. Od razu YOLO, biegnę do nich. Kurde, mówię mi. Tutaj witam serdecznie, z tej strony ja, Majes. I lecimy dalej, jak ostatni, nie, ostatni, co ja gram? Ścięło nas troszkę w ostatnim odcinku. Miałem errora, niestety, ale gramy dalej. Skleimy sobie te dwa odcinki. Jak mówiłem, najlepiej szybko. I strażników poubijać sobie. I kuśników zwłaszcza, bo wkurzają bardzo. Oczywiście ja z nich nie będę zbierał, bo pff, co oni mają, nic nie mają. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze pożałujesz. Mam nadzieję, że nic mnie z pleców nie zaskoczy. Aha. Szybko podobijać, bo jak widzicie wstają bydlaki. Gorne chyba coś leje. Szybko się uleczymy, bo tym razem się nam elegancko udało wszystko ogarnąć. Szybko podjąłny, obejrzę, żebyś nie padł mi. Dobra. Postaramy się oczyścić w tym odcinku kopalnię i zdobyć te płytki, żeby sobie zrobić armor. Co on tu bije? Aaa, Gorn mu nic nie robi, dobra. Dobra, Gorn go dobije. Dobra, chodź Gorn, lecimy. Zwiedzimy teraz tu jaskinię z pełzaczami. I zdobędziemy płytki do zadania właśnie. Tych pełzaczy trochę tu jest, także spokojnie zbieramy na pancerz. A ten pancerz o wiele lepszy. Jest to przedostatni najlepszy pancerz w sumie. Na razie nie schodzimy na dół, spróbujemy się... A nie, w sumie musimy, dobra. Dobra, ciachu. No, Beziu, nie rób mi tego. No, nie wierzę, jeszcze przed wejściem do kopalni. No ja pierdzielę. Czemu je nie zapisałem? Idiota ze mnie, sorry. Ale naprawdę jestem idiotą, że nie zapisałem sobie. Bo przecież taki postęp zrobiliśmy. Zabiliśmy wszystkich strażników. I już szliśmy elegancko sobie dalej. No, od razu dobijamy, trudno. No kur... Wkurzająca jest ta mapa, bo tak tu napieprzałem z tych kurz, to jest przygięcie, no. Ja rozumiem wojowników, ale... Kur... Z tej kuszy walonej... Takiego cela mają, że to jest masakra. Dobra.
Jolo, nie zrobicie mi nic. Jeszcze jeden kuśnik zasrany. Gin, śmieciu. Zabijemy cię. Dobra, tylko tym razem będziemy mądrzy i zrobimy tak. Pyk. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Dobra. Jeszcze pożałujesz. Szybkie wypicie mikstury, zapis. Gon, tylko nie spadnij na dół, proszę cię. Jeszcze pożałujesz. Nie pożałuję. Ha, 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 ha. O fuck, tamty szmaciarz już strzela. Dobra, szybko dobijmy tych. Gon tam dobił, na dole chyba, bo było słychać. Dla unik, szmato! U tego jeszcze trzeba, no chodź, chodź. Dobijemy cię przy okazji. Okej. Okay. Dobijamy jeden. I z tyłu chyba wstali, kurde, nie. Dobiją mnie, skurczybyki. Dobij. Dobijamy. Dobijamy szybko i tra la 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 pam para pam 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 pam. O, jakoś się udało ich powybijać, cholernych bydlaków. Dobra, zapis. Zaraz zrobimy sobie. Jak się wyleczmy, zapis, bo jest duży postęp na tą grę. Naprawdę. Jeżeli papą. To są nadal pełzacze, zaraz pójdziemy. Najpierw załatwmy tutaj tą brygadę strażników. Ja nienawidzę tych kuszników. No, Beziu, dawaj no, kurde. Już myślę, że mnie pobije ten strażnik. Czemu oni nie wyjmują tych, jak są blisko? Mieczy. Nie wiem, zbugowanie są czy coś. No, dawaj, dobijaj go, a nie się patrzysz. Dobra. I kolejny gryzie piach. U góry są chyba kopacze. Zobaczymy co będą. Czy będą uciekać przed nami? Zabawimy się. Nie mam. Zabawimy się w kusznika. Sprzedajesz dupę, dlatego zginiesz. Dobra, zapis, bo z pełzaczami raz padłem, także nie ryzykujmy. Nie jestem już takim hardkorowcą. No. Jako tako się udało. Znowu potiony. A jeszcze najlepsze potiony mi się kończą, ale trudno. Trudno, life is brutal. Dobra. Dobra, mamy już kilka płytek pełzaczy. Dobrze, że z wojowników lecą po dwie. Dobra, idziemy teraz tam, co ostatnio padłem, czyli tam, co Gorn przeważnie spada, się tak dziwnie buguje i na dół leci. Nigdy więcej się tu nie pokaże. No, Gorn jest tam na początku, trudno. My lecimy tu na dół. Nie wiem, że z nami pójdzie albo nie, trudno. On nie jest taki tam potrzebny, sami dajemy radę. Dobra, weźmiemy kolejne płytki. I lecimy kolejnego pełzacza teraz. Ten pancerz naprawdę nam się przyda, bo jest świetny. I lecimy na dół. To jest takie alternatywne zejście, jak nie skaczemy tak jolo jak ja. To są kolejne dwa pełzacze. Jolo! Dobra. No i wiecie, tak w sumie po gotyku jedynce zaczniemy sobie tą dwójeczkę, bo jakoś tak znowu mnie naszło ochota, nie wiem. Małą przerwę miałem od gotyków. No i powiem wam, że znowu mnie ochota naszła. Szynka, astronomia, napój. Dobra.
Niech widzicie, tu siedzi nasz orku. No się ma orkusz. Tarrok. Co się stało? On zrobi nam ulumulu. Musimy mu pomóc. Orkowe, oto twoje lekarstwo. Znaleźliśmy je już. Czekaj, stój. Pogadajmy. Co jest Gachlug? Co to jest? Duży zwierzę. Ach, masz na... Mogę znaleźć twojego. Nie mogę Aha, no, ale daliśmy już mu lekarstwo przecież. Czekajcie, jeszcze raz z nim zagadamy. Jesteś przyjacielem uszaka, tego szamana. Aha, i my musimy to lekarstwo znaleźć, dobra. Jak damy mu lekarstwo, to on wtedy dla nas będzie chciał zrobić ulumulu. Ale na razie musimy znaleźć to lekarstwo. Dawaj, Bejo, no. Dobra, już myślę, że mi znowu Bejo padnie. Na głupich pełzaczach. Czekajcie, szybko wyleczymy postać. Ale dostaliśmy expa za coś od niego. Napój bezkarycznego uzdrowienia. To nie była jego mikstura? Nie. Z tego co pamiętam, mikstura była w pewnym miejscu, gdzie są właśnie te... O, właśnie tu będzie zaraz mikstura tego orka całego. Od razu mu zaraz damy. Tylko pozbądźmy się tych pełzaczy, no. Zesrane mają ten blok taki zwalony. I tutaj mikstura gdzieś powinna być właśnie, gdzieś... Coś mi się kojarzy, że tu właśnie była ona, gdzieś schowana między skałami. Dobra. I właśnie chyba tu było, tu u góry, o. Wiecie, zaraz zobaczymy. Tak, tu będzie. To jest gorzki chleb, lekarstwo orków jest. I dar od bogów tam jeszcze coś było, ale dobra. Nie obchodzi nas to. Od razu załatwimy sprawę z tym orkiem, żeby od razu powiedział, co mamy mu przynieść. Nie będziemy przez to musieli wracać później tu do niego, w sensie 3 razy, tylko 2 razy. Od razu mamy zadanie, proszę, znalazłem twoje mikstura. No, on musi się napić oczywiście. Fajnie się tak wyprostował. Tarok, dobra. Co to jest Krothak? Co to jest? Być język. Język smoka, czyli na plaży. Tam zdobędziemy oczywiście kolejny chromanin. Zakończymy wątek z chromaninami. Co to jest kasta? Kasta. Być róg cieniostwa. Róg cieniostwora powinien być w lesie. Powinny się już jakieś porespić, jak gadamy. A cóż? Ząb łotny. Węże na tym, na bagnach oczywiście. I orta, hak. Być ząb wielki. No i ząb trolla. Gdzie mogę znaleźć trolle? No trolle w górach, jak to jest trolle. I prawdopodobnie tam, co ostatnio byliśmy z Diego, pojawił się troll. Także spokojnie mamy trolla, węża. I wszystko już nauczył nas ten ork. Tych 5 rzeczy. I możemy już spokojnie sobie dzięki temu zbierać z nich to co potrzeba do ulumulu. Dobra. Nadal mamy jeszcze zadanie, czyli wyciśnij do kopalny ze stworów i strażników. No stwory to może swoją stroną, bo chcemy pancerz, nie? Ale jeżeli chodzi o strażników, no to chcemy wyciśnić, no bo chcemy pomóc i przy okazji, że musimy tu iść. Powinna jeszcze tu chyba zostanie gdzieś jedna odnoga, bo dwie może ze strażnikami, gdzie są. No tu jest strażnik. Wybijamy sobie. Dostaliśmy poziom dzięki temu. Bam. Tam u góry jeszcze strażnik jest. Próbuje do nas kuszy. Dlaczego go zabiłeś? Lol, jaki tek w ogóle. Widzicie, nie mamy dobrego strzelania z łuku, a jednak trafiamy. Dlaczego go zabiłeś? Ciebie też zabiję. Ciebie też zabiję. Nie dostaniecie mnie, moi panowie. Walka kuśników, patrzcie na to, patrzcie, pyk. Już nie żyjesz. To cię oduczy zabijania niewinnych ludzi. Tak, niewinny człowiek, jasne. A kopalnie napadliście nam i wybiliście połowę szkodników, no. I to ma być uczciwe. Idziemy do góry jeszcze. Od razu czyścimy po całości. Gdzie uciekasz, kopaczu? Ja chcę cię zabić.
Biu! Biu! Padają jak muchy. Tam jeszcze jeden kopacz jest, ale to potem. Zabijemy sobie teraz cienie. Biu! Biu! Nie uciekaj, cieniu! Taki kozak byłeś, jak napadałeś, to teraz nie uciekaj. Wy też nie uciekniecie. Ha, kopacz. No dobra. Tu jest posprzątane. Jeszcze zostało tutaj. I możemy wychodzić z kopalni i będziemy zbierać przedmioty dla Urszaka na Ulumulu. Płytek brzaciu chyba mamy dostatecznie na pancerz. Tu chyba u góry kopacz był, nie? Zaraz zobaczymy. No wiem, niby kopacze nie są niczemu winni, że kopią, bo by zostali zabici. Ale zawsze to trochę ekspat za nich. O tyle dobrze, wolałem kuszę sobie troszkę, no, ponosić, bo widzicie, nie trzeba dobijać, bo czasami dobijać się nie chce człowiekowi. Lepiej podejdzie z kuszy, o. Bam. 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 O, nie opaść, no dobra. No, na szczęście się udało nie paść. Wypijmy mikstury także. Bam, 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 bam. Pozbądźmy się tej mikstury, co tylko zawala nam jak szpunek. Jest to jakaś zwalona ta mikstura. Sorry za dźwięki z ulicy, jeżeli coś słychać, bla. Zdrom się na ulicy, że masakra czasami. No i dobra, wszyscy strażnicy zostali wybici z kopalni, prawdopodobnie. No i nie pozostaje nam nic innego, jak iść, no wyjść z kopalni, pogadać z Gornem, że odbiliśmy, no i ruszyć na zbieranie trofeów potrzebnych do Ulumulu. Przykazy zrobimy chromaniny. No i później zostaje tylko i udać się do świątyni. Myślę, że trochę z orkami sobie tam powalczymy, zrobimy taki odcinek wyczyszczenia z orków, tego całego obozu. Wiem, że z Ulumulu mogę chodzić tam sobie bezpiecznie, ale ja wolę wybić wszystko. Zawsze to jest trochę expa. A jak wydamy sobie na siłę, jeżeli będziemy mogli się jeszcze w ogóle poduczyć. No i trochę zręczność ewentualnie. Witam. Kuśnictwo na maksa. Utrzymuj pozycję. No i tyle. Zrobiliśmy czystki w kopalni. Zapisujemy. Ile my mamy tych płytek pełzaczy? 22. A chyba było 20 czy 15 potrzebne. Albo mniej. Nie wiem już. Ale spokojnie damy sobie radę. No, wczytuj się, wczytuj. Stary niespodzianek grunt został. No i kopalnia została wyczyszczona. Żeby nie tracić czasu, użyjemy teleportacji do magu wody. Czy on coś nam powie? Chyba nie. Ale ten coś tu stoi. No cześć. Pokaż same do zaoferowania. Nie chcę się z nimi handlować. A bo wiecie co, może pohandlujemy, opchnę wszystkie rzeczy zbędne, bo... Można go też pobić i dostać wszystkiego itema, ale nie chcę sobie ekwipunku zawalić. No. No dobra, machaj ręką, machaj. Zrobimy jeszcze chwilę, moment. O, ma na stówę leczenia. Myślę, że sobie je weźmiemy. Oddamy mu za wszystkie niepotrzebne nam księgi. Chromaniny zostawiamy sobie. Klucz do wolnej kopalni. Surowa stal. Też mi się nie przyda. Skóra cienia sfora kły. To jest wszystko zbędne. Płytki pełzacze zostawiamy na zbroję, którą niebawem otrzymamy. Talizman się przyda teraz. To możemy mu sprzedać, to też. Sorry za te dźwięki z ulicy. Kurde. My sprzedajemy wszystko, co niepotrzebne. Słabsze kusze. Zamiast weźmiemy resztę mikstur sobie do pełna. No, akurat tyle hajsu. Prawie że. No idziemy zrobić sobie pancerz z płytek pełzaczy. Który bodajże będzie dostępny dopiero w kolejnym rozdziale. Jeżeli dobrze kojarzę. No cześć. Dobra,
płytki. Zebrałem mnóstwo. Fantastycznie. Jak długo to? Nie mam pojęcia. To coś zupełnie nowego. Będziesz musiał zaglądać. No i prawdopodobnie to będzie kolejny rozdział, żeby no, dostać ten pancerz. Także teraz w tym odcinku jeszcze zajmiemy się zbieraniem rzeczy na Ulumulu i może się uda nam jeszcze zrobić Ulumulu. Kto wie, zobaczymy. Nie wiem, kiedy ten pancerz spełzaczy dostaniemy. Czy to dzień, czy dwa, czy to kolejny rozdział trzeba rozpocząć, ale zobaczymy. Łykniemy sobie na 2 minuty speeda. Leczę manę. I ciśniemy. Zrobimy sobie ten odcinek trochę dłuższy. Jak to zwykle robię. I udamy się teraz po pierwszy składnik do Ulumulu. Prawdopodobnie spotkamy ciemnostwora tutaj. Niedaleko. Następnym naszym celem będzie troll. Kolejnym będzie plaża, gdzie zdobędziemy trzeci składnik i będzie ten almanach. Dokończymy almanachy. Czwarty składnik. Co my potrzebowaliśmy? Czekajcie. Węża błotnego ubijemy na bagnach. Tak, właśnie. I coś jeszcze było w sumie, ale dobra, nieważne. W międzyczasie to się zdobędzie, także luzik. No i widzicie, jest cieniostwór. Zrespił się. Specjalnie dla nas. I mamy ruch cieniostwora. To, co jest potrzebne nam. Teraz udamy się po trolla. Troll się zrespił tam, gdzie Diego był. Baum. Baum. Dobra, lecimy. Teraz udamy się po tego trolla właśnie. Trollu. Lecimy po ciebie. Kolejna mikstura speeda i lecimy dalej. Bach i lecimy. Teraz zdobędziemy sobie trolla. Trollu. No kawałek drogi mamy jednak, ale spokojnie. O, przy okazji wiecie co? Może pójdę tutaj i nauczę się kuśnictwa. Nie wiem, czy będę miał mistrza, czy może adepta, ale ważne, żeby trochę sobie podszkolić. Przyda się czasami skusza umiejętność. No cześć. Możesz mnie nauczyć. Kusza poziom... Aha. Kusza poziom pierwszy. Możesz mieć... Umowa stoi. Kusza poziom drugi, 20 punktów. Szkoda. I my mamy 15 punktów, czyli no, jeszcze sobie nie będziemy na mistrzowskie strzelać, ale i tak, jak na adepcie kusza będzie, to i tak będzie pro elo. Sami widzieliście, jak strażników tłukło na 2-3 bełty. Czasami będziemy z niej korzystać sobie. W razie jakichś problemów na dystans zawsze można coś popróbować sobie. No a my lecimy. No, Bezio, wypłyń. Dobra. Tu są chyba te strażnicy, co mostu pilnują. Nie wiem, czy oni będą, czy ich nie ma. Zobaczmy, czy są strażnicy mostu, czy mogę sobie ich wybić. Są, to sobie ich wybijemy. Dobra. Ciekawe, czy mi to nawet trzeba powiedzieć, że z przyjaciele poinformowałem przyjaciół, może expa dostaniemy też. No cześć, Milton. Witaj. Nie, dobra. Czyli zadanie automatycznie się wykonało, expa dostawaliśmy za... expa dostawaliśmy za rozmowę z każdym z poszczególnych przyjaciół. Także czym prędzej lecimy po tego trolla. Nie marnujmy czasu, tylko lecimy po trolla. Potem lecimy na...
ognistego jaszczura. Dlatego trzymałem talizman, żeby sobie ewentualnie zawsze jakąś ochronę zapewnić. Ale może się uda bez tego talizmanu. Spróbujemy na jakiś kamień wejść i skuszy napierdzielać do tych węży, Boże. Do jaszczurów ognistych. Bo jaszczury ogniste jak podjarają, to ma, jest taki wkurzający efekt. Bohater tak macha łapami i jest dziwnie. No i jak widzicie jest troll, tak jak mówiłem, zrespił się. Pełno pałek, które nie zbieraliśmy, bo po co mi to? Tam też kolejne pałki. A mnie pizgnął. No ale udało się. Mamy kill trolla, co było potrzebne kolejnym elementem naszego ulumulu. Dobra, na speeda chyba już zmarnowałem, ale dobra, trudno. Lecimy teraz na pustynię, Boże. To nie Gothic 3. Lecimy na plażę, na której będą ogniste jaszczury. To jest to miejsce, gdzie nie wybijaliśmy, bo mówię, że prędzej czy później tam pójdziemy obok statku. Koło tej wieży całej. No i tam zdobędziemy kolejny chromanin również i dokończymy przekazy te zadania z chromaninami. I będziemy mieli na czysto tylko główne zadania. Więc będzie elegancko. Po zdobyciu tego udamy się na bagna po czwarty już składnik w sumie, tak? Czwarty składnik. A piątym składnikiem już nie pamiętam co było w sumie. Dobra, tych już nie potrzebuję, to sobie naekspimy na nich. Wiem, nauczyli nas dużo rzeczy na początku gry, ale dobra, mi są już niepotrzebni oni. O, jakieś ptaki teraz zaczęły na dworzu. Kruki w sumie to są chyba i sobie rozmawiają. Akurat podczas odcinka. Ty stary. Lecimy po tego orzecha. Widziałem tam orzecha, lol. The fuck? Dobra. W sumie najlepiej będzie z tej strony, bo tu mostem przyjdziemy sobie na tą plażę całą. Czekajcie, ja sobie przypomnę teraz, co my potrzebowaliśmy jeszcze za składniki. Chyba cztery składniki tylko były. Język, ząb, język tego smoka, zęby błotnego węża, kieł trolla, róg cienostwora. Chyba tyle było w sumie. Nie, możemy sprawdzić w tym questlogu. Ale dobra, to potem zrobimy. Jak już zbiorę wszystko prawdopodobnie. W kolejnym odcinku już będę wiedział mniej więcej, kiedy się dostaje ten pancerz ze smoczych łusek. I dobra, lecimy tu na plażę. I na tej plaży jest kolejny chromanin potrzebny nam. No potrzebny, niepotrzebny nam. Zadanko, tam już leży, widać na lewo. Ale my się boimy najbardziej tego. Zapisujemy, bo daleki postęp jest. Już mamy kilka rzeczy do ulumulu. Spróbujemy te ogniste jaszczury na dystans. Może być problem z tymi jaszczurami. Oh shit, oh shit, oh shit, 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 oh shit. O nie, on tu wlazł, zabił nas. Ale się zrymowało. On tu wlazł, zabił nas. Bo kusza mi się to zbugowała i speed mi się skończył. Fuck. Fuck the shit. O kurde, nie to co chciałem. Miksturę zmarnowałem. Lol. Lol. Dobra, szybko kusza. Bam. Bam. Nie weszło. Bam. Bam. Oh fuck. Shit. Shit. No. Jak widzicie są cholernie wkurzające. God damn it. Bezimienny. I dlatego myślę, czy nie założyć sobie lepiej na czas tej operacji. Lola, 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 biegam sobie obok was.
O, ten na dwa bełty poszedł. Ten. Raz, dwa. Ten. Na dwa też. No i taki sposób najlepszy znał, gdzie te szczury, bo one są cholernie silne. No chyba, że mamy dużą odporność. No w sumie języki już mamy potrzebne. Tego niepotrzebnie zbierałem. Zapiszmy. Kolejny składnik mamy. Weźmiemy jeszcze, wyczyścimy do końca sobie tutaj i weźmiemy chromanin kolejny. Chromanin... Księga piąta. No i dobra, kolejny expik. Czy tutaj są ogniste? Fak, tu są ogniste jaszczury, czemu? Zbugowało mnie. Zbugowało mnie. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Houston, mamy problem. Chodźcie tu, paskudny gady. Beżo, dawaj, pokaż swój skill. Biał, 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 bam, 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 bam. No i Beżo pro level. Kuśnictwa. Pozbieramy sobie języki. Nie wiem ile było potrzeba, ale chyba każdego jedną sztukę. Jest do ulumulu, trudno. Weźmiemy 5. Co tutaj mamy? Tu jest ryżówka, wino. To jest zbędne nam. Z tego co pamiętam, tu coś było. Chyba jakaś skrzynia czy coś. Pyc. Było tu coś? Chyba nie. No może tu było po prostu sobie wejść, tylko dobra, ciul. Teraz ciulamy po ostatni chromanin. I będzie fajny mindfuck, bo... coś się ciekawego stanie, zaraz zobaczymy. Dum, 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 dum. Kiedy się kolejny rozdział rozpoczyna? W sumie sam jestem ciekaw. Może jak zrobimy ulumulu, trzeba powiedzieć Xardasowi. Nie jestem pewien tego. To zapiszmy. I tutaj po tym, po załatwieniu chromaninów, tepniemy się na bagna po ostatni już składnik chyba. Czekajcie, idzie... I tu powinno być gdzieś ciało nieznajomego. Zobaczymy zresztą zaraz. Czekajcie... Gdzie jest to ciało? O, leży tam, o widzicie tutaj. Ciało, zwłoki. Ale zapiszemy przed tym, bo pojawi się fajna sprawa, patrzcie, pyk, pyk, pyk. Mamy bryłki rudy. Ma w sobie amulet witalności, 30 punktów życia daje, przemianę w krwopijce i ostatni chromanin. Gdy czytamy... Chyba go znalazłem, innym lepszym szczytem. Aha, i widzicie, tam się pojawił mag, nie za ciekawym jest. Oh shit, oh shit, oh shit. Jakoś udało się ich zabić. Zadanie zrobione jest. Słyszeliście taki głos? Coś tam zabiłeś jednego z nas, coś takiego. Ale misja skończona. Zobaczmy, co będą mieli szkieletki dla nas. O, ten się zbugował i dostaliśmy runę. No dawaj. Ostatni zostałeś, no.
Dobra. Tu był szkielet mak jeszcze jeden, nie? Czekajcie. Szkielet mak. I ten też się zbugował, miał runki dla nas, ale dobra. No i takie fajne zadanko, dostajemy fajny naszyjnik. Ale my na razie korzystamy ze zręczności. Jeżeli już się podszkolimy w zręczności, co niedługo to się stanie, to wtedy już będzie to zbędne dla nas. Czekajcie, teleportacja na bagna. Dobra. Sorry za te dźwięki znowu. Teraz udamy się po ostatni składnik, czyli ząb węża błotnego. Jeszcze po drodze gdzieś się tu kimniemy w chałupie. Zanim pójdziemy dalej. Czekajcie, tu nie ma wejścia, dobra, jolo. Tu jest chyba, jest jakieś łóżko, jest, dobra, kładziemy się. Bo w nocy nie ma co chodzić, bo nic nie widać. Dobra, Beziu, wstawaj, kochany. I lecimy po ostatni składnik do naszego wulu mulu. Waka faka. Maka faka. I powinien jakiś wąż błotny się chyba zrespić. Jakiś, no w sumie jakieś węże błotne. Ponieważ nie mamy żadnych tych kłów błotnego węża. No i halo, wężu, wężu, czy jest tu jakiś wąż błotny może, maybe? By się przydał właśnie. Ja nie wiem, czy skoro ja wybiłem węże błotne, czy ich nie będzie czasami. Oh shit. No powinien jakiś się zrespić, chociaż jeden wąż błotny. Tak mi się wydaje zawsze, że jak dostajemy zadanie na coś, zawsze jeden stwór z danego, potrzebnego nam do zadania się respił chyba. Chyba widzę węża błotnego, także uff. Chyba. Czy to nie wąż błotny? O fuck, nie jest, dobra. Na samym końcu widzicie się zrespił jeden. Ciekawe czy skusi ile mu zabiorę. No nawet dużo. On nam też dużo robi. No chowaj to. Lolo. No dawaj. Tam jest kolejny. Dobra. No i mamy kły węża błotnego. Elegancko. Mamy wszystkie chyba składniki na ulumulu. Ale jeszcze zacznijmy tutaj tego pana węża błotnego. Czemu nie ostatni chyba został ze wszystkich tutaj dostępny. No cześć. Weźmiemy więcej kłów błotnego węża na wszelki wypadek. Czemu nie? Zrobimy sobie 5 ulumulu. Nie no, żartuję, nie można tyle chyba. Nie no, nie można, dobra. No i udamy się. Czekajcie, zobaczę jeszcze na pewno, czy mam wszystkie rzeczy potrzebne do ulumulu. Czekajcie, poszukiwanie ulumulu. Kłów trolla. Zęby błotnego węża. Rucinę stwora. I smoczy język. Droga do świątyni. Zbroja z pancerzy. Jestem ciekawy, kiedy dostaniemy ten pancerz. O kurde, zmarnowałem manę. Dobra, tepaj się, tepaj. Dobra. Spytamy się wilka, czy zrobił już pancerz, co wątpię. Bo chyba dopiero w kolejnym rozdziale to było, nie pamiętam. No cześć, wilku. Witaj. Przyniosłem. To za... Czekaj. Jak postępują prace? To zajmie dłużej niż myślałem. Aha, czyli prawdopodobnie kolejny rozdział musimy poczekać. No dobra. Z tego co pamiętam, to teraz, jak dostaniemy ulumulu, wyjdziemy z tego. Z kopalni będzie kolejny rozdział właśnie. Zdobędziemy ulumulu i super pancerz. I sobie zakończymy ten odcinek. W kolejnym będziemy już iść na ziemię orków i będziemy wszystko wybijać co popadnie. Mam już dość tej paplaniny. Nie masz racji.
Oczywiście można wejść spokojnie z Ulumulu do tej do bazy i mi nic nie zrobią, ale ja chcę wybić po prostu wszystko. I jeszcze zanim się udamy na ziemię, to jeszcze sobie zrobimy na mistrza tego kuśnika i 5 punktów zręczność, bo przyda nam się zmiana amuletu, poszkolimy sobie zręczność do uszy i będziemy zręczność dawać, a zamiast amuletu zręczności założymy sobie amulet, jak on tam się zwał, amulet bonusu do PZ, czyli więcej życia, bo więcej życia nam się przyda, szczerze. Zawsze to w walce jakieś tam daje szansę, że jednak te troszkę HP zostanie nam i przeżyjemy, a tak. Ale mniejsza o to, lecimy jak najprędzej do kopalni, po Ulumulu. I pamiętam, jak dobrze pamiętam, później gość się spyta, ładne cacki czy coś takiego, nie? Akurat będzie rozdział kolejny. A że lecimy do tego całego naszego przyjaciela orkowego. Niech nam zrobi. I niech nam zrobi te Ulumulu. Już jesteśmy tutaj ostatni raz w tej kopalni. Już później nie będziemy musieli tu przychodzić. Na szczęście całe. Szkoda, że nie można stąd się tepnąć po prostu. Tylko trzeba znowu po tych drabinach włazić do góry. Ale dobra, trudno. Powinna być możliwość, że na przykład jestem w kopalni i mogę się tepnąć na przykład do obozu na tym, ale no. Może specjalnie po to, żeby nie pomijać tych fragmentów z... tych fragmentów. Jak rozmowa z Gornem i tak dalej. No cześć, ta orku niewolniku. To w sumie Tarok jest, ale dobra, czemu ork niewolnik go nazwali? Mam już przedmioty. Mam już. Ale widzimy, mamy Ulumulu. Ulumulu jest super pro elo, ma 35 obrażeń. No tyle z plusem to, że orkowie nas bije. Możemy sobie latać obok orków i yolo swag. No dobra, wydostańmy się z tej kopalni cholernej. Na szczęście ostatni raz wchodzimy po tych zasranych drabinach tutaj. Mam nadzieję, że w świątyni żadnych drabin nie będzie. Z tego co kojarzę, to chyba nie będzie żadnych drabin, bo nienawidzę drabin w gotiku. W dwójce to jakoś rozwiązali i tych drabin tak nie ma dużo. Prawie, że w ogóle nie ma drabin, można powiedzieć. Jedynie w tych starych fortecach w górniczej dolinie chyba są drabiny. I nadal chyba są zbugowane, albo może i nie. Nie wiem, nie pamiętam już. Dobra, w sumie ten odcinek będzie może i miał nawet około 60 minut, 50, no ten będzie miał moc. No ale co, staram się zmieścić w około 20 odcinkach, żeby ukończyć Gothica i myślę, że to się uda. Taki można powiedzieć speedrun poradnik. No cześć Gorn. No nic nie powie niestety. Tutaj nam nic nie powie, ale jak wyjdziemy nam na pewno coś zapyta albo powie. Że ładne cacko czy coś w tym stylu. No cześć. Masz przy sobie to orko. Oby tylko. Do zobaczenia. A i rozdział 5. Strażnicy portalu. I teraz, jak dobrze wiemy, możemy udać się po nas nowy pancerz również. Z płytek pełzaczy. Tak jak mówiłem, będzie w kolejnym rozdziale, czyli teraz. Magiczny wilk skończy. Mimo, że dzień się nie zakończył i jestem sam w sumie tylko kolejny rozdział. Witaj. Inaczej wilku, jak postępy? Jak uda czy to... No i jak widzimy, mamy teraz nasz pro, jeszcze lepszy pancerz z płytek pełzaczy. I jak widzimy teraz bezimienny naprawdę wygląda w pro. W sumie moglibyśmy już sobie zakończyć odcinek. Wiecie co, ja się spotkam z wami u Xardasa. Pójdę tylko poza live'em jeszcze. Poza live'em, Boże, mi się już pieprzy. Poza odcinkiem udam się jeszcze nauczyć kuszy. Już nie będę wam zabierał czasu na nagraniu. I spotkam się z wami u Xardasa właśnie. Od Xardasa ruszymy na te ziemi orków.
Myślę, że zrobimy taki odcinek ekspienia na orkach. I udamy się do świątyni właśnie. Świętego. Także ja zaraz wracam. No ja zaraz wracam. Wracam w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia i dzięki za oglądanie. Zapisujemy. No i co? Dziękuję wam za oglądanie i hej.